Wiesz co, no prawdę mówiąc, to ja mam teraz jakieś 20% rezerwacji w porównaniu do tego, co było przed pandemią. Wiesz co, chyba nie jest trochę lepiej, ale i tak no, mamy więcej gości biznesowych. I tak ledwo starcza na koszty. No ale co ty, kochanie, w ogóle o tym sądzisz, że odbijemy się jakoś szybko? Myślę, że 2-3 miesiące i będzie okej. Okay. No ludzie powoli zapominają o koronawirusie. No to dobrze. Powiem ci szczerze, że już łapię mega stresa, Witek. A, będzie dobrze. Słuchaj, a może byśmy pojechali na jakieś większe zakupy po pracy? Co? Chyba już zjedliśmy wszystkie te korona zapasy. No tak, tak. No to dobra, no to ja po wszystkich spotkaniach przyjdę po ciebie i tak, pojedziemy. Może weźmy Maję ze sobą, co? Mhm. Chociaż i tak pewnie ma więcej... 1000 spraw innych pa, na głowie, ważniejsze. Pa! Słuchaj, stara, tak to sobie wszystko genialnie ustawiono, po prostu jest idealnie. Znaczy, no tak, tak, no tak strasznie ciężko pracuję, no ale no wiesz, no lepiej mieć od razu jakąś porządną pracę, tak. No bo szkoła to teraz jest taka bez sensu, no, no, buziaki, muszę kończyć, papa. Pa. Cześć, tatuś, co tam? Cześć, skarbie. A co to za nieregulaminowa przerwa? Nie, no przecież Rafał się zgodził, bo tak pięknie pracowałam. Rafał się zgodził. Rafał. Weź mnie do środka, proszę. Hej, Rafał. Cześć. Słuchaj, ty dałeś Magi przerwę? No tak, a to źle? Nie, tak jak pytam. No widzisz, to dość fajnie, że mi bierzesz. Dziękuję. Już nic nie mówię. Udanej pracy. Dzięki. Jezu, Rafał, dzięki, że mnie nie wydałeś. Spoko, dalej zastanawiam się, jak można było oprzeć się łokciem i wykasować po rezerwacji, ale... No właśnie, ja też nie wiem, jak to się mogło stać. No, uzupełniłem to, co byłem w stanie uzupełnić, ale my... Majka, widzę, że zainteresowana nie jesteś, a to w sumie twoja wina. Rafał, ja przysięgam, ja się na wszystkim skupię, ale pozwól mi go obsłużyć, tak. Jest cudowny. Dobra, do widzenia. Nie no, znów coś tu popsujesz. Witamy w hotelu Heban, ja nazywam się Maja, a pan? Dzień dobry, Paweł Targosz, mam rezerwację na dwie noce. Mhm. Jasne. A przyjechał pan sam czy z dziewczyną? Słucham. To, koleżanka miała na myśli, czy pokój jedno, czy dwuosobowy, ale widzę w systemie, że jedno, także to będzie pokój 101. Tak, dokładnie. Tak. Nasz najładniejszy, specjalnie dla pana. Dziękuję. A przyjechał pan służbowo, czy może pozwiedzać? No bo ja znam takie fajne kluby z piwem, albo na jakiś spacer, jakby pan chciał. Dziękuję, poradzę sobie. W systemie mamy wszystkie dane, karty kredytowe i tak dalej. Chyba, że ma pan jeszcze jakieś pytania, no to... W jakich godzinach macie śniadanie? Od 7 do 10 do końca i na prawo jest restauracja. Okay. Tak, tylko proszę ręce jeszcze zdezynfekować. Ale można też zamówić śniadanie do pokoju. Wystarczy zadzwonić. Dziękuję, nie będzie takiej potrzeby. Miłego pobytu. Dziękuję. No i czemu nam przerwałeś? Już mówiłam, że tak mi się podoba. Słuchaj, po pierwsze jesteś w pracy i nie podrywamy klientów, a po drugie nie jest 10 lat od ciebie starszy, także... O Jezu, no i co z tego? Myślisz, może że jesteś tak wolę? Taka dorosła, tak? Bo jestem? Sorry, ale nie, nie jesteś. Jak to nie jestem? Przypomnę ci, że nie chodzę już do szkoły, mam dorosłą pracę, więc chyba to coś znaczy. Dorosłą pracę? Dziewczyno, tata zdał ci tutaj roboty, dlatego że szuka dla ciebie szkoły, tak? To jest dorosło, no proszę, zlituj się. Ej, no nie mów tak, jesteś okropny. Słuchaj, przestań robić sceny, dobra? Wychodzi z ciebie jeszcze większy dzieciuch. Wracaj na recepcję, jedę coś załatwić i za chwilę naprawimy te twoje usunięte rezerwacje. Nie lubię cię.